Witajcie, przyjaciele. Ja się nazywam Adam i dzisiaj będzie vlog miłosny, ponieważ zbliżają się walentynki. Z tego powodu założyłem sobie konto na czacie randkowym. Może poznam w końcu moją prawdziwą miłość. Momencik, tylko przełączę sobie ekran, żebyście wszystko dobrze widzieli. Dobrze, klikam szukaj miłości. O, trzeba poczekać, to w międzyczasie odpowiem na wasze komentarze. Patryk Kowalik napisał, syto wychoi. Robicie te filmiki częściej niż co niektórzy. Dziękuję za miły komentarz. Wydaje mi się, że przerwa między vlogiem numer 2 a vlogiem numer 3 była dosyć długa. Ale to pewnie zależy od tego, jakie vlogi jeszcze oglądasz poza moim. Studio EASY napisał, do jakiego psychiatry chodzisz, przyjacielu, może zmienię, a co do obiadku, to ja bardzo lubię wątróbkę. Ja chodzę do mojego psychiatry i bardzo go polecam, a do jakiego ty chodzisz? Ja też bardzo lubię wątróbkę, ale boję się ją smażyć, bo wtedy strzela do mnie i czuję się jak na wojnie światowej i parzy mnie cała skóra. Raz dostałem w oczko i myślałem, że stracę wzrok, dlatego teraz sam wątróbki już nie robię. Przepraszam, ale to było bardzo straszne wydarzenie w moim życiu. O, znalazło mi miłość. Beata 34 i napisała mi hej. Czuję się bardzo zestresowany, ale spróbuję coś odpisać. O Boziu, ale emocje. Nie rozumiem, o co chodzi z tą truskaweczką. Może to jakaś zabawa, gdzie mówimy sobie swoje ulubione dania. Chyba wiem już, co odpiszę. Oj, chyba Beata była bardziej zestresowana niż ja. Dobrze ją rozumiem, ja też już ze stresu nie wyrabiałem. Poszukajmy kolejnej miłości. Dopóki szuka, odpowiem na kolejne komentarze. Krzychu 1914 napisał, dzięki Adam za trzecią odpowiedź. Jesteś wspaniały i widzę, że już nie płaczesz jak kiedyś. Trzymaj się tam. Dziękuję ci, Krzysiu, też jesteś wspaniałym przyjacielem. Nowe tabletki pomagają mi nie płakać i mniej się smucić, ale zaczynam zauważyć, że czasem źle się po nich czuję. Zawsze się trzymam na przykład biurka, żeby nie stracić równowagi i się nie wywrócić. Bo jak kiedyś się wywróciłem, to sąsiadka z dołu zaczęła pukać w sufit. Pomyślałem wtedy, że to alfabet Morsa, więc jej odpukałem. I ostatecznie do mnie przyszedła i na mnie nakrzyczała i było mi bardzo smutno i wstydliwie. Rafałek na stałek napisał, a kiedy cipa... Ej, cipajko... ale głupi wyraz... Co do pytania, to nie wiem. Osobiście nie znam żadnej cipajki. Jeremi napisał, umiesz zrobić omlet? Niestety nie potrafię gotować tak skomplikowanych dań. Ogólnie to bardzo unikam gotowania na patelni, bo boję się strzelającego tłuszczyku. O, znalazło mi kolejną miłość. Krystyna 48. Czuję się dziś bardzo atrakcyjny. Nigdy nie pisałem z taką ilością wspaniałych kobiet. Dziwna pani z tej Krystyny. Chyba nie mam dziś szczęścia do rozmówczyń. O, a to co, czat wideo. Może tutaj dopisze mi bardziej szczęście. Chyba spróbuję, przyjaciele. Raz się żyje. Radio 008 napisał. Brawo, Adaś, widzę progres w terapii. Ani razu się nie rozpłakałeś. To dzięki nowym tabletkom.
Rychu 20 napisał: dziękuję Adasiu za odpowiedź, masz bardzo dobre poczucie humoru. Mam jeszcze takie dwa pytania. Jeden, a jak Pan Jezus powiedział? Dwa, czy nagrasz vloga na dworze? Dziękuję za miły komplement. A jak Pan Jezus powiedział? Ano tak, jak Pan Jezus powiedział. Dwa, czy nagrasz vloga na dworze? Bardzo rzadko wychodzę na dwór, bo cierpię na chroniczne kolki. Ale jeśli mi powiesz, co chcesz zobaczyć na dworze, to zrobię co w mojej mocy, żeby ci to pokazać. Jak prawdziwy Superman. Dołączanie do rozmowy. Chyba mi kogoś znalazło. Hej, kochasiu. Wstydzioszek mi się trafił. Troszeczkę. No nie, bój się, nie gryzę, ponczusiu. Ja się nazywam Adam. A ja Angela, klubsiku. To co? Może pokażesz mi, co tam kryjesz? Ocenimy. Chyba nie rozumiem. No pokaż mi swoją parówę. Dobrze, to momencik. No ile mam czekać, kochasiu? Przepraszam, po prostu lodówkę mam w kuchni. Musiałem tam najpierw dojść. Taką mam parówkę, biedlinkę. A jakie masz jeszcze jajka, ogierze? To momencik, zaraz pokażę. Boże, trafiłam na czuba. O, takie mam jajeczka, z wolnego wybiegu. Nie mogę. Ty mi tu futporno odwala. Masz jeszcze jakieś ukryte talenty? Bardzo lubię śpiewać piosenki. To zaśpiewaj mi coś. No dobrze, to śpiewam. I am Adam Man in the Adam World. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair. Parówka everywhere. Imaginacja, życie i kolacja. Come on Adam, let's go party. Come on Adam, let's go party. Dziewczyny kisnę, Tymek mi to koncert odstawia. Przyczajcie to. Ej. Zestresowałem się. Chciałem znaleźć miłość, a powstawał harem. Chyba jestem bardziej atrakcyjny niż sądziłem. Dobrze, od tego wszystkiego bardzo zgłodniałem, więc idę sobie zjeść parówkę z jajkami. Do widzenia, przyjaciele.